Witam, z tej strony Katon 967, a oto recenzja Zega Pain. Głównym bohaterem jest Kyo Sogolu, licealista, który żyje sobie beztrosko w swoim rodzinnym mieście Maihama. Jego normalne życie zostaje zakłócone wraz z pojawieniem się tajemniczej dziewczyny. Shizuno Misaki, bo tak na imię ma dziewczyna, przenosi Kyo do wirtualnej gry, gdzie on kieruje mechem tytułowym Zega Pain, który walczy z maszynami zwanymi Galzolm. Początkowo Kyo traktuje to wszystko jak zwykłą grę, jednak prawda okazuje się bardzo mroczna i trudna do ogarnięcia dla niego. Kilka lat wcześniej cała ludzkość została zniszczona, a maszyny Galzolm naprawdę istnieją. Wszystko za sprawą szalonego naukowca o imieniu Naga. Naga miał wizję stworzenia utopii, gdzie ludzie się rozwijają w nieskończoność. Naga wynalazł kwantowe superkomputery i rozsiewając na całą Ziemię plagę śmiertelnej choroby, zmusił ludzi, by przenieśli swoje świadomości do owych kwantowych komputerów. Ludzie stracili swoje ciała i stali się plikami danych, które mogą istnieć tylko w owych komputerach. Ludzie żyją w generowanym przez system rzeczywistości, nie zdając sobie sprawy z prawdziwej rzeczywistości. Obecnie jest toczona wojna pomiędzy Galzolm, które są maszynami stworzonymi przez Nagę w celu kontroli ludzkiej ewolucji, a ludźmi, którzy uświadomili sobie, że są danymi. Utworzyli organizację Celeblam, która ma na celu pokonanie Galzolm i powstrzymanie szalonych planów Nagi, jednocześnie chroniąc kwantowe komputery. Jak one zostaną zniszczone, wszystkie dane ludzi, które się w nim znajdują, bezpowrotnie przepadają. Innymi słowy, całe życie Kyo jest wytworem wirtualnej rzeczywistości. Kyo musi pogodzić się z mroczną rzeczywistością i odnaleźć samego siebie po odkryciu prawdy. Zega Pain jest anime wyprodukowanym przez studio Sunrise, które na swoim koncie ma mnóstwo anime z gatunku mecha, m.in. serię Gundam. Ale w porównaniu do innych anime z gatunku mecha, które stworzyło to studio, Zega Pain drastycznie różni się od nich. Między innymi dlatego, że wiele elementów, które są obecne w tym tytule, były wzorowane na innym dziele, kultowym filmie Matrix. Jeśli oglądaliście Matrixa, to z pewnością zauważycie wiele podobieństw między tym filmem a tym anime. W obu tytułach ma się do czynienia z ludźmi, co nieświadomie żyją w wirtualnej rzeczywistości, a prawdziwy świat jest zniszczony i ogarnięty wojną pomiędzy maszynami a ludźmi. Dodatkowo w obu tytułach główni bohaterowie nie zdają sobie z tego sprawy i uznają sztuczny świat za prawdziwy, a gdy dowiadują się prawdy, popadają w depresję. Jest jeszcze więcej podobieństw, ale trudno je wymienić, unikając dość dużych spoilerów. Fabuła jest poukładana w taki sposób, że może interesować i nie zauważa się obecności pewnej schematyczności. Poszczególne wątki wciągają i nie wszystko jest oczywiste i łatwe do zrozumienia na początku. Choć walki mechów są bardzo częste, stanowią tło dla historii, która jest wzbogacona w wiele interesujących wątków. Akcja na początku jest powolna, ale im dalej z fabułą, tym akcja nabiera szybszego tempa. W tym tytule są poruszane nawet dylematy egzystencjalne, ale takie, które nie są filozoficznym bełkotem. Nawet cytowany jest Kartezjusz, cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Zadane są nam pytania, czym jest człowieczeństwo, co sprawia, że człowiek chce walczyć,
i czy można nazwać żywą istotą kogoś, kto jest tylko danymi, które można przemieścić lub skasować jak pliki z komputera? Świat przedstawiony jest mroczny, ponury i pusty. Jedynie co pozostało po ludzkiej cywilizacji są wygenerowane komputerowo miasta, które są kopią prawdziwych, już niszczonych miast. Charaktery bohaterów, jak ich zachowania, kontrastują z wydarzeniami, które dzieją się na ekranie. Choć ich charaktery nie są oryginalne, to ich przedstawienie jest ciekawie przedstawione i na pewno nie można zarzucić postaciom, że są lalkami, co potrafią tylko walczyć w wielkich robotach. Postacie można polubić, choć nie ukrywam, że zbyt impulsywne i energiczne zachowania Kyo może niektórych początkowo denerwować, ale Kyo nie zachowuje się tak do końca. Z czasem chłopak z powodu wielu wydarzeń dojrzewa i zachowuje się jak na dorosłą osobę przystało. Jest dużo postaci pierwszo- i drugoplanowych i każdy ma swoje 5 minut. W tym tytule występuje wątek romansu. Nie jest niczym nadzwyczajnym, ale dzięki temu wydaje się dość naturalny. Miłośnicy romansu mogą go polubić. Z postaci najsłabiej wyszli antagoniści. Sama postać Nagi jest mało obecna, prawie w ogóle nie występuje, a rola jego sługów sprowadza się jedynie do chłopców na posyłki i przeszkody dla pozytywnych bohaterów. Innymi słowy, są mięsem armatnim. Grafika jest zrobiona ładnie i płynnie, podobnie z animacją. Do grafiki CGI nie mam poważnych zastrzeżeń. Mimo że CGI jest średnie i mogło być zrobione trochę lepiej, jest zrobione na dość przyzwoitym poziomie. Wielkie roboty w CGI robią wrażenie, a bardzo rzadko chwalę grafikę CGI. Często zdarzają się sceny walk mechów, które się powtarzają. Niektórych może to razić, ale jak się przyzwyczai, to nie będą one tak bardzo przeszkadzać jak na początku. Muzyka nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest przeciętna, ale nie jest żadną kakofonią. Soundtracki dodają klimatu i dynamiczności scen akcji. Opening i endingi są charakterystyczne. Brzmią spokojnie i mogą wpaść w ucho. Podsumowując, Zega Pain jest tytułem, który może spodobać się w dużej części widowni, zarówno wiernym fanom gatunku mecha i science fiction, jak i tym, co chłodno podchodzą do anime z tego gatunku. Nie ma bezmyślnej nawalanki wielkich robotów, a one sprowadzają się jedynie do maszyn bojowych. Fabuła potrafi być wciągająca, choć początkowo może mało interesować, ale im dalej, to historia bardziej się rozkręca. Muszę przyznać, że inspirowanie się Matrixem i połączeniu go z gatunkiem mecha wychodzi temu tytułowi na dobre. Anime nie kopiuje schematów z kultowego filmu, a wykorzystuje je i przerabia na swoje potrzeby. Osobiście ja, jako fan gatunku mecha, byłem zadowolony z obejrzenia Zega Pain i jestem zdziwiony, dlaczego to anime jest tak słabo znane. Jak ja widzę, że Studio Sunrise stworzy pewne anime z gatunku mecha, to mogę być pewien, że będzie to bardzo dobry tytuł, lub przynajmniej tylko dobry tytuł. Fani mechów, science fiction, klimatów postapokaliptycznych i dylematów egzystencjalnych z pewnością będą zadowoleni z obejrzenia tego tytułu. A jeśli pragniecie tylko i jedynie ciekawej i wielowątkowej historii, to ostrzegam, że to jeden z tych tytułów, które należy śledzić każdy szczegół historii. Wtedy będzie się lepiej oglądało.